Basia Sikora, proszę Państwa, zawodniczka gimnastyki sportowej, która ćwiczy, uwaga, od 7 roku życia. Od 7 roku życia w klubie sportowym Iskra przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zabrzu. A obecnie jest członkiem Polskiego Związku Gimnastycznego i objęta jest przygotowaniem do olimpiady, która odbędzie się w Tokio w 2020 roku. Wiedziałem. Co? Że będzie pozew z pani strony. O babko, nie! Jak nie? Wiem, wiem. I co pani się tak we mnie wpatruje? Ależ nie! Jak nie, jak tak? Tylko zerknęłam. Oczy przy sobie. Pani mnie podrywa. Co? Ale udaje. Mam już dość tych końskich zalotów. Wchodzę do restauracji, wszystkie na mnie gały, gały, gały. Wchodzę do sklepu, wszystkie w pis, jak na Beatlesach. Ojej, widzę, że już się pani podoba. Niczego od pana nie chcę. Jedno tych moich oczu cudownych. Kretyn! Co? Kretyn! Takie końskie zaloty? Podstawówka wychodzi z pani! Proszę mnie nie podszypywać. Ja w myślach, ja wszystko czuję. Co pan sobie wyobraża? Ale pani bezwstydna! Żeby pan miał jasność, to po pierwsze, pan mi się nie podoba. A po drugie, w ogóle nie jest pan przystojny. Jedyne co pan jest, to wsiur. Co? Wsiur. Niedobra pani dla Lulusia. Obrażam się. Zrywam z panią. Wróciłem. Oczka się cieszą. Ojej, wychodzę i żegnam pana do nigdy. O, ledwo się wybroniłem. Ach, te kobiety. Haha, brawo. Wielkie brawa. Wielkie brawa, proszę Państwa. Pierwsza scenka kabaretowa za nami, proszę Państwa. No. Ach, Robercie, jaki piękny wieczór.
Księżyc tak pięknie wisi i powietrze jest aż żwawe. To przy tobie tak powietrze się ożwawiło. Nigdy wcześniej nie spotkałem takiego żwawego powietrza. Robercie, muszę ci coś wyznać. Co takiego? Ale obiecaj, że się ucieszysz. Obiecuję. Ja ciebie kocham. Nie. Tak cieszy się? No nie wiem. Po prostu nie wiem. Tak to spadło na mnie, jakbym przechodził pod gałęzią, na której siedzi ptak. I nagle marynarka do prania. To jest szok. 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 I co teraz? Niech ci serce powie. Mów. Co to znaczy? Bum, bum. Że już zawsze będziemy razem. Tak? To dziwne, bo ja jutro wyjeżdżam. Dlaczego? Nie zrozumiesz, bo muszę. Ach, to pojadę z tobą. Dokąd? Tam, gdzie ty. A nie, ja przeciwną stronę. I co teraz? Zakończmy to romantycznie, jak prawdziwa kobieta i prawdziwy mężczyzna. Ty się otruj, a ja się upiję. Wielkie brawa, proszę Państwa. I kolejna scena kabaretowa, proszę Państwa, odegrana przez uczestników środowiskowego domu właśnie za Państwem. Kosz, wspaniałych wędlin, szyneczka, baleronik, proszę Państwa, kiełbaska swojska, o wspaniałym czosnkowym aromacie, proszę Państwa. No ja bym tutaj długo mógł mówić, ale nie ma co. Na pewno ktoś, komuś się przyda, proszę Państwa, ja wychodzę tutaj dumnie, żeby Państwo zobaczyli też tam pod tarasem. Wspaniały kosz, no. Godziny na siłowni, proszę Państwa, ale ciężko dźwignąć. Ciężko dźwignąć. 50 zł, to da 50 zł. Pan, 50 zł po raz pierwszy. Ile? Stuwa? Naprzeciw, Stowarzyszenie Naprzeciw, stuwa. Stuwa po raz pierwszy, proszę Państwa. Stuwa po raz pierwszy, Stowarzyszenie Naprzeciw. Czy ktoś da więcej? Naprawdę jest więcej warte, bo tyle dobroci, co się... 150, pani 150 po raz pierwszy. 150 po raz pierwszy, nie machaj rękami, bo to jest droga rzecz. Teraz palec podnieś, to wiesz. 150 po raz drugi dla pani. Proszę Państwa, czy ktoś da więcej niż 150? 200! Stowarzyszenie Naprzeciw, 200! Pyszne wędlinki! Proszę Państwa, 200 zł do skarbony i zostaje kosz, czyli jest szansa, żeby go wziąć. To co? Kto ma ochotę? No i za ile teraz jest pytanie? A co? Zaczynamy znowu od 50 zł. 50 zł, kto da? $250. Po raz trzeci wielkie brawa!
Bardzo panią dziękujemy. Proszę bardzo, tutaj wiceprezes kasuje. Proszę bardzo. I kosz dalej. Pani mówi, ha, że ma taką całą zamrażarkę, wędlin, że przekazuje znowu. Wziął po raz trzeci sprzedane, jest, zapraszamy do nas tutaj. Sportowo, będę tutaj z tyłu, żeby jej nie zmoczyć, bo potem ktoś wylicytuje i powie tak, no zmoczyłeś mi spęczniała z jednej strony za bardzo. $500 po raz drugi i... 500 zł po raz trzeci sprzedane! Tak? Przekazali znowu dalej, słuchajcie! Piłka zostaje! $300 po raz trzeci sprzedane. Przekazujemy dalej i wpłaciła 300 zł! Wielkie brawa! Teraz prawdziwy kolekcjoner ruszy do akcji. Wszyscy się wystrzelali, nie? No a on tu za 5 dyszek. Proszę bardzo, kto? 50 zł. Kolekcjonerzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Pan 50 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz... Stuwa. Stuwa po raz pierwszy. Stuwa po raz pierwszy i uwaga, po raz drugi. Ile? 150. O, są, pokazali się fani. 150 po raz pierwszy. 150 po raz... 200! 200 zł! 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz... drugi. 200 zł. 200 zł po raz... trzeci! Sprzedane! Zapraszam serdecznie, proszę bardzo. Proszę państwa, zestaw wspaniałych zegarków i uwaga, co dalej? I plus, tak, proszę państwa, bon podarunkowy, studio urody Maribel. I tutaj jest magiczne hasło, dziewczyny wiedzą, o co chodzi, stylizacja hybrydowa. Wiedzą, ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Uwaga, można udać się do wspaniałego fitness klubu Forma w Głubczycach i tutaj jest karnet, który się nazywa Full VIP. Proszę państwa, to jest po prostu magiczne stwierdzenie. Wpadacie, mam fulla i przez miesiąc jedziecie wszystkie, można zajechać wszystkie urządzenia. Jest taki karnet i to jest w tym zestawie, cały czas to nie jeden zestaw. Kreatywne cięcie, proszę państwa, salon fryzjerski, Beata Martyniak, talon na strzyżenie męskie. Cały czas mówię, proszę państwa, że to jest dla pary. Biało-czarna, po tych wszystkich zabiegach zabieramy swoją panią do białej, czarnej w Głubczycach. Talent dla dwóch osób na kawę i ciastko. A po kawie od razu w Głubczycach idziemy na zabieg liftingująco-nawilżający. Kolagenowa maska ze złotem. Proszę państwa, to jest szał. Sam bym poszedł, tylko nie wiem jak to się skończy, bo to by raczej dla kobiet. I tu jest taki zestaw. I potem znowu do salonu fryzjerskiego. I proszę państwa, w salonie jest strzyżenie i modelowanie. I potem znowu do studia urody i tam jest bon uponkowy na henne i regulację brwi. Także można sobie komplecik taki strzelić, że naprawdę poezja. No i jeszcze cały czas jesteśmy na siłowni przez miesiąc. I proszę państwa, już jest grudzień i ze swoją piękną panią idziemy na Sylwestra tutaj do Nowych Gołszowic. Jest wspaniały bilet. Firma Los Amigos zaprasza bardzo, bardzo serdecznie. Proszę państwa, i trafiamy na Sylwestra. I nasz rok jest, kończy się przepięknie. $450 po raz trzeci!
proszę zobaczyć. Oryginalne podpisy, wspaniały plakat. Jest tu zestaw naszych skoczków, mistrzowie nad mistrzów po prostu, co tu dużo mówić, proszę Państwa, czyli dla fanów skoków narciarskich. No i oczywiście są piękne karty z podpisami, jest i Żyła, i Justyna Kowalczyk, i mamy kogo tutaj? Tu Justyna dwa razy podpisała, super, a to jest Żyła, no Piotrek Żyła oczywiście, Kamil Stoch, proszę Państwa, też jest z nami, i kogo my tu jeszcze mamy? Justyna, o Justynie mówiłem. Do tego jest, proszę Państwa, koszulka Justyny Kowalczyk. Wydawałoby się, że to jest na małe dziecko, ale one biegają w takich, wiecie, kusyk ten. Pępuszek na wierzchu, nie? I jadą tam, siach, siach, nie? To jest to właśnie. No i mamy jeszcze, proszę Państwa, piękną koszulkę dla koszykarza, ponieważ to jest z klubu koszykarskiego z numerem 50. To jest KS Pogoń Prudnik, proszę Państwa. Rok założenia 1945. I uwaga, taki zestaw dla fana, prawdziwego fana. Uwaga, zaskakująca kwota w ogóle, 45 zł na rozgrzewkę, proszę bardzo. Gdzie się po raz trzeci kupione? Zostawiają, proszę Państwa, zostawiają. Widzi po raz trzeci, wielkie brawa dla pana, zapraszamy. Przejazd symulatorem Rosomak. Wiecie Państwo, co to jest? Taki opancerzony wóz stworzony przez polskich konstruktorów. No i w ośrodku szkoleń specjalistów Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich, czyli nie jest daleko. Można dotrzeć do Siemianowic Śląskich i umówić sobie tam termin wizyty i oczywiście na tym symulatorze sobie pojeździć. Także to jest nie lada gratka, żeby się pojawić w Siemianowicach Śląskich w ośrodku. Do tego mamy w tym zestawie kupon na darmowy przejazd do Holandii. Proszę Państwa, dla jednej osoby. Tutaj Wojtek zasponsorował taki bilecik, jak ktoś chce odwiedzić rodzinę albo pojechać sobie do tak zwanej roboty. Wiktor Wojnarski, proszę Państwa, ubezpieczenia zafundował kartę o wartości 50 zł na myjnię samochodową przy ulicy Garbarskiej. Tam, proszę Państwa, gdzie się mieściła pijalnia piwa kiedyś, tam jest teraz myjnia samochodowa i można sobie za 5 dych myć. Uwierzcie mi, że to jest co najmniej na 10 razy, jak bardzo nie brudzicie pojazdu. Także jest taki talon i oczywiście, jak już umyjecie auto, to wsiadacie sobie i jedziecie na karnawał 2019. Bilet wstępu dla dwóch osób wartości 200 zł, proszę Państwa. I gdzie się po raz trzeci? Oddając powrotem, proszę Państwa, i znowu za 50 zł możecie pojeździć Rosomakiem. Symulator Rosomaka. Po raz trzeci. Elektra Katowice, proszę Państwa, wylicytowała, ponieważ prezes Stowarzyszenia Naprzeciw ma kontakty w całej Polsce i za granicą. Mamy coś wspaniałego, coś, co Was po prostu zauroczy. Firma Morawiec. Bon podarunkowy, lot nad Głogówkiem, proszę Państwa, ważny od dnia 1 czerwca 2018 roku, proszę Państwa, i można polatać nad Głogówkiem takim prawdziwym samolotem, więc mamy tak, latanie samolotem, jeszcze jeden bilet wstępu dla dwóch osób na karnawał w 2019 roku, proszę Państwa, dla dwóch osób. No i oczywiście karta o wartości 50 zł do myjni pana Wojnarskiego, proszę Państwa, na Garbarskiej. I to, uwaga, jak już się trzymamy tych 45 zł, to kto chce za 45 zł? Proszę bardzo. Za złoty po raz trzeci, wielkie brawa dla pana, zapraszamy do nas.
Pięknie, no cudownie, wspaniale, rozkosznie, nadzwyczajnie. Panie Marianie, pan to kręci? To jest coś niesamowitego. Pieniążki wskakują cały czas. Proszę państwa, a więc tak, mamy dwie wspaniałe maskotki, my je tutaj zademonstrujemy. To jest ręczna robota, to jest smoczyca Agata. No i Funio, fajny piesek różowy, Funio, to jest ręczna robota, proszę państwa, i my to po prostu otrzymaliśmy, uwaga, od mamy dziewczynki, która również brała udział w pikniku jako osoba, na którą zbieraliśmy. I to chcieliśmy też podarowane właśnie od niej państwu zaproponować do licytacji. Od Lilianny, słuchajcie, Lilianna Komorowska, która była też tutaj na naszym pikniku, zbieraliśmy na jej zdrówko, przekazała właśnie te dwie piękne zabawki. Bardzo serdecznie zapraszamy do licytacji, proszę państwa, uwaga, 45 zł. Kto da 45 zł? 300, a jak? No, 300 zł po raz pierwszy. 300 zł po raz drugi. I 300 zł po raz trzeci. Dziękujemy panu, zapraszamy do nas. Wielkie brawa dla pana szanownego. Słuchajcie, no cudownie. No nie spodziewałem się, a jednak się udało. Proszę państwa, chciałem wylicytować taniec ze mną. Proszę bardzo. Taniec ze mną. Myślę, że się nie obrazicie, jak tutaj delikatnie sobie z boczku zatańczymy. Tak, czyli tu się to odbędzie. Cena wywoławcza. Ja nie jestem drogi. Znaczy, droższy jestem w utrzymaniu niż w tańcu. Także proszę bardzo, 20 zł. No tak, a co? 40. Ile? 40. Taniec ze mną 40. Prezes cię chce tańczyć. A pani? 50 zł. 50 zł taniec. Taniec. Chciałem zwrócić uwagę, że nie cały wieczór, tylko jeden utwór, bo ja mogę nie dać rady więcej, dobra? To 50 zł pani dała? Jestem w szoku. 50 zł po raz pierwszy. 60! Proszę. 70! Ale dobrze, że prezes już się nie zgłasza, bo z nim tak specjalnie nie chciał tańczyć. 70 po raz pierwszy. 80! 80 po raz pierwszy. 80 po raz. Stóweczka! Jest! Wiedziałem, że nie jestem taki tani. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz pierwszy od pani szanownej. 100 zł po raz drugi. Dziewczyny, nie dajcie się. 100 zł po raz drugi. I... pani tam? 110? Świetnie. Biją się o mnie. 110 po raz pierwszy. 110 po raz pierwszy. Taniec ze mną. 110 po raz drugi. 120. Prezes. 130 prezes od razu. No, rozochocił się, 130, boję się. 130 po raz pierwszy. 130 po raz drugi. Dziewczyny, zróbcie coś. 140, dziękuję wam, dziękuję. 140 po raz pierwszy. 140 po raz drugi. Co? 150, 150. Ale jestem dumny z siebie, naprawdę. 150 po raz pierwszy. 150 po raz drugi. 160, hello! 160 po raz pierwszy. 160 po raz pierwszy. Pani podparasolko, 160 po raz drugi. Co? W jednym, musicie się zdecydować, bo tu już 170 i 170. 180. 180, przelicytowane. 180 po raz pierwszy. 190, jest! 190 po raz pierwszy. 190, Staszek, nie chcesz ze mną zatańczyć? 190 po raz drugi. 190 po raz drugi. 200, kurczę, prezes. 200 po raz pierwszy. 200 zł po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. 220, dziewczyny, no tak was lubię. 220 po raz pierwszy. 230. 230 po raz pierwszy. 230 po raz drugi. Same siebie przelicytowałem. 240 po raz pierwszy. 240 po raz 250, thank you. 250 po raz pierwszy, 250 po raz drugi, 250, 260? 260, wow! 260 po raz pierwszy, łzy same cisną mi się do oczu, 260, 270 po raz pierwszy, 270 po raz drugi, 280, 280 po raz pierwszy, 280 po raz drugi, 283, mają 3, 283, 300,
Jest! 300 zł po raz pierwszy! 300 zł po raz pierwszy, proszę Państwa. Taniec tutaj, na tej scenie, do pięknych pieśni z moją skromną osobą. 300 po raz drugi! I... 320! Porwały mnie! 320 po raz pierwszy, 320 po raz pierwszy, 320 po raz drugi! Proszę Państwa... 323! Po raz trzeci! 323 złote! Taniec ze mną, proszę Państwa, już za moment tutaj zagra wspaniały duet, no i ja postaram się tutaj z boku zatańczyć. Wspaniałe idee, 300, muszę zapamiętać to dobrze, 323 zł. Dziękujemy Panią bardzo serdecznie i za chwilę zapraszam do tańca. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przybyli na dzisiejszy festyn, przede wszystkim organizatorom, Środowiskowemu Domu Samopomocy, Stowarzyszeniu Naprzeciw i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego pikniku, który... odbył się, myślę, że pomyślnie. Pogoda w połowie dopisała, troszkę deszcz, ale to tam mało ważne. Wszyscy się fajnie bawią. Madzia by chciała coś chyba powiedzieć. Także tak, w imieniu moim, męża i przede wszystkim Madzi, dziękujemy wszystkim serdecznie za przybycie. Za to, że to akurat Madzia jest bohaterką tegorocznego pikniku. Bardzo nam to pomoże. Madzia będzie miała zapewnione następne turnusy rehabilitacyjne, co mam nadzieję odbije się na jej rozwoju. I że będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Specjalnie dla Państwa po tych niesamowitych emocjach. Oczywiście wszyscy mogą tańczyć, zapraszamy, zachęcamy. Zapraszamy oczywiście na wszystkie stoiska i stanowiska, które cały czas działają dla Państwa. A przed Państwem właśnie teraz recital Natalii Kryją z Kacprem Kryją, zespół Rewal. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak już nas tutaj zapowiedziano, jesteśmy z zespołem Rewal, a w zasadzie za chwilę będzie utwór, tylko się przywitam. A w zasadzie jesteśmy częścią tego zespołu, tymi założycielami, jesteśmy rodzeństwem, jak już wspomniano. Kacper Kryją brat, Natalia Kryją na wokalu. Razem od dzieciństwa tworzymy własną autorską muzykę, a od 3 lat prezentujemy tę muzykę pod nazwą Rewal. Pojawia się nagle, zupełnie przypadkiem, niosąc sobą jakąś treść. Bez zastanowienia, bez skupienia, wysyłasz betę, szereg liter. A ja naiwnie wciąż, nie mówiąc sobie dość, pokładam wiarę w każde z twoich słów. A jutro jak zawsze znów myśleć zacznę. Ciężki, mętny, czarujesz głowę, nim odpowiem nie. Nie myślałam, że uwierzę od nowa w te dwa głupie słowa. Ile znaczy słowa, jaką wartość ma, ile prawdy. Ile wersji ma,
the pain. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define. Alicia Keys w naszej interpretacji, ale zespół Ravel również na swoim koncie ma piosenki o miłości i całkiem niedawno, bo w tegoroczne walentynki, 14 lutego, odbyła się premiera utworu o miłości, Tyle wiary. To, co nas niezmiernie cieszy, to fakt, że utwór spotkał się z bardzo dobrym odbiorem. Ponad 350 tysięcy wyświetleń na YouTubie, z czego jesteśmy... Ile? A 380, czyli prawie dobijamy do 400 tysięcy wyświetleń. Dzięki Wam możemy mieć ich oczywiście więcej. A teraz co? Na wszystkich zakochanych, bo wiem, że wielu nas takich tutaj dzisiaj jest. Tyle wiary. Weźmy to, co dał nam czas i w niepamięć rzućmy wszystko to, co było złe. Zapomnijmy jeszcze raz, wyrzucając w serce żal, który wciąż zasłania to, co jeszcze drzemie. Thank you.
gdzieś umknęło nam. Oszukamy ten zły los, co rozdzielił drogi nam. I na nowo razem odnajdziemy wspólny krok. Zakochani jeszcze raz, zwariowani tak, by ze sobą być kolejny raz. Zakochani jeszcze raz, zwariowani tak, by ze sobą być kolejny raz. Dla wszystkich zakochanych, a teraz kolejny cover wielkiego polskiego artysty. A z racji tego, że obchodzimy teraz na całej Opolszczyźnie, w całej Polsce praktycznie święto polskiej piosenki, bo przecież tu niedaleko w Opolu odbywa się 55. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, na którym my jako Rawel mogliśmy wystąpić w zeszłym roku, to teraz warto pokłonić się nad tymi wielkimi polskimi artystami, a mam na myśli tutaj Marka Grechutę, który wykonał taki utwór jak Gdyby był taki aparat. Ten utwór pochodzi z płyty Śpiewające obrazy z 1981 roku, także już kilka ładnych lat sobie liczy. Mieliśmy okazję, to był w zasadzie zaszczyt, wykonać własną interpretację tej piosenki i mamy nadzieję, że przypadnie wam ona do gustu. Trochę poezji. Wolę już te garnki. Co w jedną
dziś. Powleczone światłem oczy snu aksamit. Ty ciągle śnisz. To nie jest śnienie. To jestem ja. A ja się nazywam Modigliani. A gdyby był taki aparat, co zrobi w mi wspaniały obraz mego ciała zbawitego w te marne szaty, taki wstręt, co w jedną chwilę zrobi z tego coś pięknego. Jedną karteczkę. Madzia wylosuje jedną karteczkę, proszę Państwa. Uwaga. Która to będzie? No, zamieszała tutaj, proszę Państwa, także jest, tak, ale jeszcze raz, bo wzięła chyba z 7 i teraz może się uda. Jest jedna! Proszę Państwa, i uwaga! Wygrywa numer 1074. 1074. 1074. Czy mamy osobę? Proszę nie iść jeszcze. Proszę nie iść, bo może tak być, że się osoba nie trafi. Proszę Państwa, czy jest osoba o tym pięknym numerze? Jest? Jest to nie pani? Pani się przestrzeliła, chyba miała w drugą stronę. Zaraz. 1074. Tak? Jest! No pięknie! Proszę Państwa, no niesamowite. Mieszkanka Nowych Gołszowic. Pani mówi, że oddaje ten tort w miejsce, gdzie jest ciasto i tam on zostanie pokrojony i można przyjść, jak Państwo by chcieli, za złotóweczkę czy za 2 złote, można będzie... Za 50 ktoś chce cały. Chyba, że ktoś chce za 5 dych cały. Dla Madzi, proszę bardzo. My tu reagujemy bardzo szybko, proszę bardzo. Kto? Madzia, poprosimy? A co? Proszę Państwa, 50 zł, kto da za tort? Bo pani oddaje. Wiem, że aukcja się skończyła, ale nie będziemy przebijać. 50 zł. Straż pożarna. Ja wiem, jak to jest na służbie. Jeść się chce, a taki tort przysporzy na pewno dużo energii. Proszę bardzo. Dziękujemy Wam serdecznie. Wielkie brawa dla Państwowej Straży Pożarnej z Głubczyc. Kochani, ja chciałam tylko powiedzieć, że z cegiełek i z aukcji mamy 15 690 zł i 10 euro. W tamtym roku łączna kwota naszej zbiórki była ponad 22 tysiące. Nie wiem, ile jest w puszkach. Mam nadzieję, że pobiliśmy kolejny rekord, ale jeśli ktokolwiek z Was ma jeszcze jakąś złotówkę, dwa, tam są nasze puszki, żebyśmy mieli pewność, że rekord żeśmy pobili. Zapraszam, tam jest jeszcze ciasto, kawa, zostało chyba z 10 płynów. Wszystkie dywaniki już poszły, więc kochani, walczymy o to, żeby pobić te 22 tysiące. Proszę Państwa, jest wielka prośba, wszyscy znamy tę piosenkę, jest z nami Madzia. A ona uwielbia piosenkę Stary... Stary niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy, na palcach chodzi. Jak się zbudzi, to nas zje. Jak się zbudzi, to nas zje. Wielkie brawa, dziękujemy Wam! Świetnie! No a dla Państwa teraz jeszcze przed zespołem do Kędzierzyna Koźla
wystąpi Marta Mansfeld. Jestem już, chciałabym teraz zaśpiewać utwór bardzo sentymentalny dla mnie, bo dzięki temu utworowi rok temu się tutaj tak naprawdę znalazłam. Pani prezes już się tutaj śmieje, bo tak naprawdę i tak naprawdę też dzięki temu utworowi jestem teraz w świetnym zespole Only M i bardzo dużo temu utworowi zawdzięczam i jestem pewna, że każdy z Państwa ten utwór zna i naprawdę bardzo serdecznie zapraszam do śpiewania razem ze mną. Utwór Alleluja. Kiedyś brzmiał, Pan cieszył się, gdy Dawid grał, ale muzyki dziś tak nikt nie czuje. Kwarta i kwinta, tak to szło, raz wyżej w dół, raz niżej w mol, nieszczęsny król ułożył Alleluja. Sprawił to księżyca blask, że piękność jej na zawsze cię powiła. Kuchenne krzesło tronem twym ostrzegła cię, już nie masz sił i zgardła ci. One, two, three, four! Rzuć kolor!
naszych snów. Niebo, ziemia, jak się nie zgodzić, co bo jak? Nie zatrzymać się, rzućmy kolory, nasze dni. W każdy jutro lubię wymyślać, tak jak ty. Dziękuję pięknie.